Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy sobie nad wodą. Ja jestem z kolegą. I dzisiaj łowimy. Aktualnie złapaliśmy dwa małe leszcze. Aktualnie mamy je w wiadereczku. Bo siatki nie zabrałem, a chciałem pokazać je do filmika. A nie mogę je złapać. O, takie leszcze. Pierwszy jest taki. I drugi taki sam jest. I zaraz lądują w wodzie. I czekamy za rybami. Kolejna zdobycz to taka płoteczka drobniutka, mała, i wyrzucamy. Oj, do wody popłynęła. Dzisiaj łowię w ogóle na linkarasia, na leszcze. Na razie leszcze same i ta płoteczka wzięła, ale drobnice na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. O, znowu drobniutki leszcz. Drobny leszczyk taki. Mały leszcz. Odhaczam go i do wody. Taki oto leszcz wziął teraz. Już ładniejszy. No, taki większy. Tak jak moja dłoń. Ładnie wziął. No, coraz większe ryby. Więc ja odhaczam i do wody. I pewnie znowu leszcz. O nie, karaś. Karaś. Japoński karaś. Ładne. Coś innego wziął w końcu na to, co zaplanowałem łowić dzisiaj. Taki oto karaś. Osia. Leszcz. O kurczę, spadło mi. O ty kurwa. A, taki leszcz. Maty dzisiaj nie wziąłem, a nie wiedziałem, że te ryby będą brać. Mówię, przyjadę się. Tylko tak z ciekawości. Bo dawno nie byłem, bo czasu nie mam, bo do roboty chodzę teraz. I mówię, mam wolne. Puszczaj to. I przejdę się na ryby. A tu kurczę, tak ładnie biorą, zobaczcie. Nie mogę go puścić. O, o. I jest kolejna ryba. Mała wzdręga. Taka mała. I czekamy na kolejne. Poszła. I kolega ciągnie rybkę. Tylko uważaj na wędki. I puściła. Kurwa. I to karaś był chyba. Nie, zobaczymy zaraz na nagraniu. Kurcz. Idzie ładnie. Powoli, powoli. O. Taki leszcz. No i ten ładny, co? Już naprawdę ładny leszczyk. Jeszcze mi się koszyk poplątał. Przyłóż do ręki, żeby było go lepiej widać, jaki jest duży. Taki leszcz. Ja w sumie gdzieś miarkę miałem, ale na takich to nie będziemy mierzyć. Nie będą większe, to będziemy mierzyć. Dobra. Ja. Ja pierdolę. I chuj, plątał się. Jest, wyszedł. Wyszedł. Nie, kurwa! No to małe. Musiał siedzieć, już mam taki leszcz mały. Koniec dnia. Kolega złowił. Oto takiego krawoszczaka. Czekajcie, złapię go. O, mam. Taki krab. Złapał się. Co? Przynajmniej goś by było go lepiej widać. Dobra. Weźmiemy
O, taki krab. To jest rak w sumie, nie krab, co ja gadam za głupoty. To jest polski rak. O, jeszcze mnie dziabnie zaraz. Jak bo rak, nie bo rak, jak już się nie będę znał. Tak się prezentuje ten rak. Lepiej niż ryby. Zaraz go przestawimy. Oj, ostrości już nie mogę złapać. O, teraz. No, mówimy, coś jakiś opór jest. A położymy go sobie na ziemi. Zobaczymy, co zrobi. O, myśli. Dobra, jak się obudzi, to pokażemy. Dobra, rak nie chciał z nami współpracować, więc go wypuścimy. Może pokażę, jak ucieka chociaż w wodzie. O, widać jego kolorki, teraz trochę tu czerwonego. Ale mimo wszystko, że jest w wodzie, nie chce z nami współpracować. My go wypuszczamy. On nadal siedzi. Może jakimś patykiem go przegonię. Jasne, patyk. O! Coś. O kurczę, aż się przestraszyłem, powiem wam. Agresywny jest. O, teraz jaki ładny jest. I patrzcie, zaraz pójdzie. O, i poszedł, już go nie widać. No i dzisiaj kończę przygodę z rybami. Tak jak widzieliście, trochę ryb nałapałem z kolegą. Leszcz był na kamerze, tego właśnie nie widać, bo sprawdzałem na telefonie teraz, czy nagrał się on ładnie. No, na telefonie wydaje się taki mały, ale on dobre ponad 1,5 kg miał. Nawet czułem opór, fajny był, no ale zerwał się niestety. No i na koniec jeszcze krab się trafił, czy rak tam, nasz polski rak. No ja się właśnie zwijam do domu i może jeszcze jutro przyjedziemy, więc będzie kolejny film. Więc jeśli się podobał wam, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale.